Przyjechałem w 2004, jakoś w sierpniu. Motyw to był podobny, tak jak wszyscy praktycznie, na szukanie pracy. Był wtedy taki moment, że to z otwartymi rękami po prostu tutaj wszyscy brali Polaków. No i zaczęło się. Praca w pubie, jednym, drugim, trzecim. Później trochę jako kierowca. W międzyczasie własny biznes już otworzyłem. Znalazłem pracę jako inżynier. Tu na pewno łatwiej mi było się rozwinąć w kierunku mojego zawodu, jaki studiowałem. Jestem delivery supervisor, czyli nadzoruję roboty. W tym momencie jak raz dla London Underground, na razie jest okej. To, co ja chciałbym, to mieć większy kontakt z rodziną, która jest w Polsce, bo tam mam wspaniałą rodzinę, za tym trochę się tęsknię. Fajnie jest mieszkać w własnym kraju, prawda, i być dumnym z tego, że się żyje w tym miejscu, w którym się wychowało i się ma tych kolegów, którzy byli od początku z tą, to też trzeba wszystko tak jakby od nowa budować. To jest takie wieczne rozdwojenie, niezbyt dobre. Dlatego ja nie traktuję mojego całego wyjazdu do Anglii jako wyjazd z Polski, bo ja tak naprawdę nie wyjechałem z Polski. Ja mam dom w Polsce, którego w każdej chwili mogę wrócić, gdzie jestem zameldowany. Jestem w Polsce chyba 3 razy w roku co najmniej. Ja po prostu chciałbym mieć możliwość mieszkania w Polsce i zarabiania tak samo jak tutaj. Tutaj jest straszny pęd, trzeba bardzo się przepychać. Że ja bym wolał trochę większego spokoju. Trzeba przede wszystkim bić się z tą konkurencją, jaka tutaj jest, bo teraz wiadomo, mamy dodatkowych z Rumunii, Bułgarii. Oni też już mają doświadczenie tutaj zdobyte. I oni też już mogą być inżynierami, menadżerami i tak dalej. Wielu Polaków przyjeżdża do Anglii, zostawia rodzinę w Polsce, buduje sobie tutaj najpierw grunt, czyli znajduje pracę i wtedy ściąga dopiero rodzinę. Ja chcę zrobić teraz taki ruch, tylko że w odwrotnym kierunku. Jadę do Polski, szykuję sobie grunt, jeżeli chodzi o zajęcie, biznes. Jeżeli uda mi się to, następny krok jest znalezienie domu i dopiero ściągnięcie reszty rodziny do Polski.